raz, dwa, trzy. Nie, dobra, nie raz, dwa, trzy, jak to mam. No hejcia, no sześć, no siemanko wam wszystkim ludzie z tej strony Emi. A przed wami seria, która już była na moim kanale. Kto pamięta, to pamiętam. Pisz to w komentarzach. Kilka widzów tam pamięta, że nagrywała tą serię. Pamiętacie kiedyś? Alan Wake's American Nightmare. Jej! Znowu. Znowu będzie gra na moim tym fantastycznym kanale. Fantastycznym. Okej. No to jest gra o pisarzu Alanie Wake'u, który utknął we swojej opowieści. Tak? W pierwszej części coś tam, nie? Co szukał tych maszynopisów i tak dalej. I potem musiał uratować swoją żonę, tą całą Alice. Ona tam, ulica jest, patrzcie. Nike Springs 7. Nike Springs 7, dobra. Super. Gdzieś się akcja w Ameryce dzieje. Gra została wydana w 2013 chyba roku. I to jest jakiś sequel niby tej poprzedniej gry Alan Wake. A tam mówię, że to jest druga część Alana Wake'a. American Nightmare. Dobra. Alan Wake's American Nightmare. Bo chyba nie powstała nigdy druga część o tych przygodach tego Alana Wake'a, tego pisarza, co pisał książki jakieś powieści grozy czy czegoś tam. Czy horrory jakieś, no i tak dalej. Więc jak się seria spodoba, to oczywiście kliknijcie tam subskrybuj, ten czerwony przycisk. Jak subskrybujecie, kliknijcie w dzwoneczek, by być na bieżąco z filmami na kanale. Napiszcie komentarz, graliście w tą grę i tak dalej. Czy nie graliście, czy pierwszy raz ją widzicie. Czy was zaciekawiła ta gra i tak dalej. Dobra, i kciuka, łapkę w górę zostawcie, dobra. I zaczynam tryb, jak to by było? Fabularny tryb, tak? A to się to kurde robi. Jest tak cicho. Halo? Co mi tak cicho tu gro? A wiem jak grać, sterowanie. Dobra, napisy włączone. Opcje dźwięku. Nie, wszystko mam na fulla. A. Tutaj ściszyłam. Dobra, może muzę trochę ciszej. Efekty, nie wiem, też trochę ciszę może. Efekty też trochę ściszyć, nie wiem. Bo to nie będzie słychać niczego. Dobra, mowa może być tak. Głośność przerwników też może być tak, dobra. Okej, to dawaj, zaczynamy. Wiem jak sterować, grałam już kiedyś tą grę. Znaczy wiem jak grać. Okej, dobra, już. Zaczynamy tryb fabularny, dobra, i muszę z tego. Dobra, zaczynamy, pierwszy odcinek wyjdzie, dobra. Co tu jest? Kontynuuj tryb fabularny. Nie, chyba od początku, znaczy no, rozpocznij nową. Nową historię, nie? Rozpocznij nową historię. Normalny czy na koszmarze gramy? A co będę miała na koszmarze? Będę miała więcej umierania? No normalny już chyba grałam. Dobra, to wybieram koszmar. Koszmarny. Kumplu, i to co ty śpisz?
darkness and light that is both ancient and eternal. He is chasing a dangerous quarry, the herald of darkness. His evil doppelganger, known only as Mr. Scratch. Maybe. But what are you gonna do then? By then, I'll have had my hands on everything you love. No i spotkaliśmy pana Zgrzyta, czyli złego sobowtóra, alter ego, Alana Wake'a. Widzieliście? To był jego właśnie sobowtór. Dobra, dalej kascenka, kiedy giera się rozpocznie już chyba. The man has been brutally spat out from the darkness that surrounds the shores of our reality. He has come to fight a decisive battle in Night Springs. Aha. O, to się poruszało, dobra, tym myszką. Tak, rozglądać się myszką, pamiętam. Wsadem poruszać się, dobra, okej. Okay. Aha. Podnieść chyba najpierw, tak? Pierwsze zadanie, podnieść latarkę pewnie było. Podnieść. Oho. Ale ciemno. Aha. Dobra, szukamy teraz notatek, tak? Czy to tutaj były? Notatki, ja chcę moje kochane notatki. I te maszynopisy. Znowu powiedziałam notatki, super. Dzięki bardzo. I co, nie mam w ogóle baterii, mam gdzieś biec chyba, nie? Mam biec chyba. O nie! O nie, nie, nie! O nie! Nie, latające sprzęty! O nie! Czyli no, te. Wiadomo co. Dobra, aby wzmocnić latarkę. O. Wypierdziel... Co jest? Co? Nie udało mi się, co jest? Odwalcie się. A, jeszcze się naładuje, dobra, okej. O Jezu, nie ma gdzieś tych... maszynopisów znowu. Emi, dobra już. Emi. Emilio! Tak, Emilio. Divers Island. Osiągnięto punkt kontrolny. Aha. Weź broń. Oho, tak, będę za chwilę strzelać, wiem. Co weź broń? Podnieś 9 mm. Oho. O, Jezu, co? Nie giniesz. Hola. Dobra, spadaj. O! Ło! Ło! Jezu, dryblas! O! Jezu, no to samo. O! 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 Gdzie ten dryblas? O Jezu. O nie, 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 ładuj się. Ma to się? Nie! Mnie zabije! Poczekaj! O Jezu! Nie mam życia wcale! Cholerny koszmar! Nie!
Dzięki. Pierwszy zgon. Jej. Na poziomie koszmar. Rób ta funny moments. O masakra. To będzie drugi zaraz. Aha, dobra. Zabij za pomocą latarki i broni, wiem. Aha. O nie. Szalaj! Emi, walcz! Emi się nie poddaje, Emi walczy! O nie! O nie, są... Nie mam broni! Nie mam broni! Nic nie mam! Wypierdzielam stąd! Wypierdzielam! Nie ma! Emi się nie poddaje! Emi! Emi się nie poddaje. He still practices that art. O nie! Badaj! Durniu! Uciekaj! Gdzie są notatki? Ha! Gdzie są notatki? Gdzie są notatka? Gdzie amunicja? Nie! Spadaj! No Jezu, no... Trzy zgony! Drugi zgon! Weź broń, dobra, muszę mniej strzelać. 22 tylko naboje mam. Cholera jasna. By to. Weź ty się uspokój, kolesiu. Zakichany po zerze. Zakochany w sobie. Frajerze! Miotłą. O, dobra, trochę więcej, dobra, okej. Dlatego muszę z cholerem trzeba świecić na tego. Ładuj się, latarko! O Jezu. Cztery naboje? Spadaj! Jest! Udało się! O! Ha! Ha! A trzecim razem! O! Ty cholero! Nie ma tu notatki? Dobra, udało się przejść koszmarny poziom. Jezus. Co ja wybrałam se? In another life, the man was a writer. He still practices that art, forging weapons of war out of ideas. But the violent currents that brought him here have scattered the pages he has written. Aha, no dobra, kartki, a raczej te maszyny opisy. A gdzie są te kartki niby? Aha, koni na biegunach, patrz ta. Konik na biegunach. Ta-ra-ra-ra. Dobra, idę stąd. Za chwilę będzie. Fuh. Dobra, nieźle mi idzie. Na koszmarze. Gdzie te kartki niby? O co chodzi? Aha. Teraz za chwilę będą znowu kolejne, czy nie? Czy nie? Dobra, okej. Szukaj, biegnij. Nie rób hałasu, tylko biegnij. Gdzieś tutaj coś będzie. O kartkach była mowa, gdzie są te kartki niby? No kartka. Gdzie jest kartka? O Jezu. Ja robię hałas przecież. Nie ma tu gdzieś kartki. No mówiłeś o tym tym, no. Narratorze mówiłeś o tym, że... Zgubił swój maszynopis. O Jezu. Tylko gdzie on jest ten maszynopis niby? Co jest za cicho tu? Za cicho tu. Będę musiał uciekać zaraz chyba. Cicho tu. Cicho tu. Za cicho tu. The lights of the motel promise safety. The man senses that the solution to his predicament begins there. Zbadaj motel.
Aha. Dobra, to trzeba biec chyba. Patrzcie, biega shiftem. O! Somewhere within the earth, space itself has been pierced, and from dark depths runs a steady flow of monsters. This. He knows he must put an end to this madness. Czasami najlepsze rozwiązanie jest ucieczka. Jasno oświetlone obszary stanowią bezpieczną przystań i ochronę przed wrogiem. Mhm. No Jezus. No. Kurde. No. Jak z tego wyjść, Jezu. Dobra, biegnij. Shiftem, szybko. Słyszę, że nie mogę tu zostać. Uciekaj do motelu, słyszę. Biegnę szybko. Pendolino! 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 Tu zapis, tu jest zapis. Okej. Okay. Bezpieczne miejsce to snop światła, który cię ozdrawi. O, za dobra. Odblokuj skrzynię z bronią, znajdując strony maszynopisu i wykorzystując wykorzystując potężną siłę ognia, by zniszczyć wrogów. Mhm. Ta, potrzeby trzech stron, super. Wymaga trzech stron maszynopisu. Słyszycie muzykę? Zara, garaż, przeszukaj. Hello. Tarara. Jak się broń wybierało? Aha, dobra, ty. Tylko jedno mam to w czas. Lunch? Well, here you are, about to enjoy another cool Arizona night with me, Eddie Rodman, the host with the boost. Hey, any of you guys remember Old Gods of Asgard? Man, I actually saw them twice back in the 70s. I was just a kid then, but my dad worked at this club, and he'd sneak me in to see bands all the time, you know. Talk about an education. Anyway, great band, couple of great albums, solid fan base, and then they kind of dropped off the face of the earth. Well, now, almost four decades later, they're making a comeback. Let me tell you, these boys have seen a lot of road. They're some serious rock and roll veterans, because they weren't too young even back in the day. Well, now I've got Odin and Tor Anderson, two of the original Old Gods, in the studio with me, along with their manager, Barry Wheeler. Nice to have you guys here. Oh, hey, great to be here, Eddie. Yeah, hey. Hello. Now, boys, let me just come around and say this, all right? Spring chickens, you ain't. I mean, you guys, you make the Stones look young. You're only as old as your... Who are you calling old? Now, your last album was 1978, In the Valley of My Shadow. And then you stopped playing all together after that. Why? And what made you do a comeback after all this time? Well, it was a sad thing. See, the original bass player for Old Gods, Fat Bob Balder, passed away in... Leukemia! Bob had leukemia, poor bastard. Yeah, after that, we didn't feel like playing no more. Long story short, I ran into these guys up in Washington, and it was obvious to me that they still got it. So I figured, hey, let's make some music, right? And they went for it. Now, Barry, you were a literary agent before this, right? Uh-huh. And you were very successful. You represented Alan Wake, I believe, who disappeared under mysterious... Yeah, that's... Hey, I just want to talk about Old Gods tonight. Is that cool? Can we do that? Oh, yeah, sure. Listen, why don't we take a little break, and then later on in the program, we'll hear the new Old God single. Stay tuned, folks. Well, at least Barry landed on his feet. No właśnie, patrz, i okazało się, że znikłeś, prawda, że zaginąłeś. O, właśnie, jesteś w swojej powieści. Ice. A to co jest? Świeci się ta...
O nie, nie, tu jest ciemno, tu nie idę. Nie, 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 tam nie idę. Nie ma mowy, do ciemności nie idę. Ha? Przejdą zaraz? Przejdą chyba. Tu jest notatka, tu jest notatka, pamiętam, tu jest notatka. Tu jest notatka. To jest maszynopis, kurde, co ja wygaduję. Maszynopis, gdzie ty jesteś? Nie ma cię teraz. Będzie później? Cholera by to. Aha. Maszynopis. O, tam jest jakiś ten samochód. A tam też coś jest. Czy jeszcze nie ma tego maszynopisu? Jezu. Tak, przeszukaj garaż. Wiem, tam będzie taka dziewczyna. Kobieta jakaś. Tu jeszcze jedno jest do słuchania. Na, 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 na. Na, 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 na. Albo nie, to jest wyłączenia coś. Aha. Oh hell, this isn't gonna be good. Is this on? How can you tell? I'm sorry, I'm not very good with gadgets. That's more like it. Co, co, co? Czekaj, idę, idę już. Co tam gadasz? You got money, fame, everything you could want. But you don't know what to do with it. I do. I'm getting all the things you never had the balls to go for. Having more fun, too. Do you know the real difference between us? I'm not afraid to be the center of attention. This poor slob's just collateral damage, really. I mean, made some information out of him earlier. But this part? This is just for kicks. Ha, zabawa! Ha, ha, ha! Chyba cię porąbało. Panie Zgrzyt! Tak, to jest pan Zgrzyt. Czyli sobowtór alter ego z tego. No tego, Alana Wake'a. Dobra, zjeżdżaj. Zgrzyciorze. Dobra, idziemy z tego garażu. Jak mi każą chyba, nie? Cały czas muza gra. A tam gru. Mogę jeszcze coś wziąć? Nie, dobra, nie mogę. To się wydarzy za coś chyba. Shiga miss you. What are our ways? No, no. Do mnie pobiegnę? Tam są gdzieś notatki, dobra, bo nie. Dobra, chodźmy do tej paniusi, co tu jest w garażu, w swój garaż. Hey, it's you. There. You remember me, right? Emma? Emma Sloan? I think you might have something that belongs to me. Really? Typewritten page? Oh, yeah, that's weird. I did find a page like that. I don't even know where it came from. It was all this weird stuff about the oil derrick and a satellite. Yes, that's what I'm looking for. Oh, well, I don't know how you knew I had it, but I guess it's yours. Listen, what's this all about? There are these really creepy guys hanging around the oil derricks. There's something really weird about them. They're dangerous. I'm gonna deal with them. Try to stay out of their sight, okay? And stay in the light. They hate the light.
Mm-hmm. Just to be clear, you should know that we haven't actually met before. Sure we have, Mr. Wake. Remember, you stayed at the motel here. No, the guy you're talking about just looks like me, even if he uses my name. He's behind all this trouble. Oh, I thought, now that you mention it, I guess your aura looks a lot nicer than his, actually. I'm very sensitive to things like that. There's a bunch of stuff I need to find. The things mentioned on that page? Well, there's a lot of old crap lying around this place. Great, thanks. I think you should be able to find everything, except the satellite, obviously. Are you gonna tell me what this is? I don't think that'd go over too well. Why don't you let me be the judge of that? Fine. The page is a formula for rewriting reality. Either I use it to close a strange portal to a place that isn't in our world, or shadowy serial killer monster things keep pouring out of there. Yeah, you were right the first time. You can think what you want about me, but there's still bad guys around. Be careful. Well, you might be nuts, but I've seen the way they move, the way they look. I'll buy that. They're called Taken. They aren't really human. Not anymore. And they're climbing out of the oil well? What, do they have secret headquarters down there, or...? No, that's just where the point of connection is. It's a hole that leads to... well, it's a really nasty place. That's why I need to close it. And the guy who looks like you opened it, because he was hanging around the oil field before. He gets around, unfortunately. Thanks for helping me. Oh, I wish I thought you were just a nutcase. Actually, I kind of expected you to. Me too. But I feel like this is how it's supposed to go. Isn't that weird? Not really. I get that a lot in my line of work. What do you do anyway? I'm a writer. Obviously. What was that you said about my aura? Oh. I'm very spiritual, you know. I can see auras, but I only use it for healing and helping people. I'm like a wise woman, you know? I give people insight and advice. Look, just because I say crazy things doesn't mean I believe everything. Don't be like that. Maybe you should take a few crystals with you if you're going out there. It might be dangerous. They soothe your energies and focus your mind. It's fantastic. And they help me take out the bad guys? Oh, well, no, not as such. Yeah, okay, I think I'm... Or I have some wonderfully potent herbal detox suppositories. Yeah, I'm good. I'm good. Aha, dobra. Damy sobie radę, tak mówisz, Alan? Damy sobie radę, ta, super. Dobra. To coś jest to. Co to jest? Gwoździarkę mam użyć? Dobra. A co mi gwoździarka pomoże? I tak wybrałam poziom jakiś koszmar. Dobra. Koszmar. Aha. The Champion of Light recognizes the page he got from the woman. It is a weapon of his own design. Custom engineered to destroy the dark portal. If he recreates the conditions of the page, a great power will be unleashed. Aha. A gdzieś jedna kartka jest gdzieś... Czyli nie, znajdź trzy przedmioty do ponownego napisania rzeczywistości. A, super. Gdzie jest ten przedmiot? Tam gdzieś. Może bieganie pomoże mi. Albo nie. Minimapa w lewej górnej części ekranu pokazuje twoje aktualne cele w formie ikon. Przedstawione są tam również miejsca, w których znajdują się skrzynie z amunicją oraz bezpieczne miejsca. Migające znaki zapytania wskazują... gdzie się znajdujesz, w pobliżu ukrytą stronę maszynopisu. Gdzie niby? No? Jest to na maszynopisu niby. Ukryta.
Gdzie? Co mam wziąć? Dobra, spadam stąd. Coś mi to migało. Nie, dobra, nie. Tu. Światło. Światło. Wal się. Oj dom. Albo strzelą. O Jezu. Jeszcze jakiś dwal. Chodź tu, leszczu! Barowy leszczu! Wypierdzielaj! Dobra. Załatwione, frajery, okej. Gdzie jest jakaś kartka migająca? Jezu, myślałam, że będzie mi gorzej szło na tym koszmarze! Kartka migająca. Okej, aż tam coś. Czekaj, coś tu miga. Ale co tu miga? Nie, czekaj, tu coś jest. Podnoś. Tu niczego nie ma? Bo nie, że przegapiłam jakąś stronę gdzieś. Ta, nic tu nie miga. No gdzie, do cholery strona jakaś? O nie! O Jezu, nie! O Jezu, nie, uciekaj! Chodź ta frajerzy! No, który pierwszy? Nie mam broni! Jak się racę używało? Jak się racę używało? Spadam stąd! Biegnij! Biegnij! Co za chamy podłe! Biegnij! Alan, no! Kurde, zmęczyłeś się już! No, trudno jest na tym koszmarze. Dobra, tu, punkt zapisu. Jezu. Dobra. Dobra, podoba się odcinek, to subskrybuj, komentuj. Łapkę w górę zostaw, do następnego, pa.